zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, leł to nie próżno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Księżyc zaszedł dzień za lasem, we wsi gdzieś czekają psy. A nie pomysł sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunku dasz mi moc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunku dasz mi moc. Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną rolę moją sieje wiatr. Kości moje pęd porosną i użyźnią ziemi szmat. Wolę wyjść pewnego ranka, na sobrzyta dłonie złóż i ucałuj jak kochanka, ja żyć będę w kłosach zbóż. Ja to z chęcią bym pobiegał. Kasia, co ty robisz? Co? Co ty robisz? No, obklejam dziecko moje. Aha, rozumiem. Żeby odnaleźć ten tłumie. A nie boisz się, że go ukuje, że go zaboli? Nie, no tak. Bo wiesz, z niego nie spuści. Tak. Dzielny jesteś, widzę, wytwarz, mam nawet, że wytwarz. Dzisiejszy bieg. On tak po mamie, taki dzielny. Tak, super. A biegasz dzisiaj? Oczywiście. A który dystans? Ten taki dla... 50 metrów. 50 metrów, no dokładnie. Ten krótszy czy ten dłuższy? Ten krótszy, tak? Rozumiem. Bo dzisiejszy bieg to będzie taki symboliczny, prawda? Który raz w takim biegu symbolicznym bierzesz udział? Pierwszy. No proszę. A kto cię skłonił do niego? Sama się skłoniłam. Tak, sama się skłoniłaś. No to, jak się mówi, powodzenia ci życzę w dzisiejszym bieganiu i wy syna przypinaniu. Hej. Witam cię bardzo serdecznie, co cię sprowadza w to zaśnieżone miejsce tutaj. Piękna inicjatywa, jeszcze piękniejsza pogoda i super towarzystwo. Piękna inicjatywa, czyli bieg ku pamięci żołnierzy wyklętych. Dokładnie. Prowincją. Który raz na takim biegu? Pierwszy raz. Mieszkam w Lublinie od niedawna, więc to jest pierwszy. Aha, no bo takie biegi są sobie polsko organizowane, czyli to można było w innych miastach pobiegać, tak? Nie słyszałem, mieszkałem w małej miejscowości, w której chyba nie było takiej inicjatywy. Zresztą biegam od roku. Aha. Rozumiem. A co sprawiło, że postanowiłeś na przykład biegać, a nie pływać, albo nie wiem, tańczyć na rurze? Towarzystwo. Jeszcze raz, to ono motywuje, to ono tu zaprasza. Dlatego jestem. Rozumiem. No to życzę powodzenia w dzisiejszym, jak się mówi, biegu. No i zwycięstwa, tak, zwycięstwa nie na mecie. Dziękuję. Proszę bardzo. Pozdrawiam. No cześć, cześć. Cześć. Cześć, cześć. Biegacie dzisiaj? Ja biegam, ja tak. Nie biega. A co się stało? O, wrączkę, tak? Tak, no. Ja pauzuję. Aha, pauzuję. Rozumiem. Który raz, powiedz mi, jesteś w zawodach tego typu, na takich biegach zorganizowanych? Piąty? Piąty, szósty. Ogólnie biegam city. Tak? No, czyli bardziej przełowy niż, tak, niż tego? Tak. Niż takie ten. Rozumiem, a jaka pora roku dla ciebie jest odpowiednia? Czy taka zima teraz? Czy tak lato? Nie, raczej lato. Wiosna, jesień, w takich porach umiarkowanych, bo jak jest za gorąco, to, albo za zimno to jest jednak. A co myślisz o takiej właśnie inicjatywie, tak jak są właśnie za biegi na przykład poświęcone ku pamięci żołnierzom wyklętym, czy na przykład biegi w święta narodowe 3 maja, 11 listopada? Co myślisz o takich biegach? W porządku, zwiększa świadomość ludzi. Jakoś tak bardziej zachęca do poczytania na te tematy. Myślę, że to jest dobra inicjatywa. Ty też tak myślisz, czy jesteś przeciwny? Tak, ja jestem jak najbardziej za tym. No fajnie, fajny sposób, żeby uczcić pamięć. No to fajnie, no to dzięki wam bardzo serdecznie za miłą rozmowę. No i życzę powodzenia. Ta biała tobie zrówka. No dziękuję. Witam serdecznie. Co pan sprowadza tutaj w dniu dzisiejszym? Chęć sportowego spędzenia czasu i uczczenia żołnierzy wyklętych. Rozumiem, a który raz bierze pan udział w takich zawodach? Drugi. Drugi, tak? Proszę mi powiedzieć, ile razy już w ogóle
w jakichkolwiek zawodach takich zorganizowanych pan biegał? Bardzo dużo, to trudno policzyć. Kiedyś dużo biegałem. A, a dzisiaj na jaki pan biega dystans? Ten krótszy czy ten dłuższy? Krótszy, tak? Tak. Rozumiem. No to życzę powodzenia, sukcesów w dniu w dzisiejszym i w kolejnych biegach. No pozdrawiam. Dziękuję. Witam cię bardzo serdecznie. Co cię sprowadza dzisiaj do ogrodu Saskiego w Lublinie? A dzisiaj właśnie bierzemy udział w biegu. Biegniesz, tak? Wilczym. Biegnę, tak. Biegnę z moim Karolem, który jest tam gdzieś tam się rozgrzewa. No, pozdrawiamy Karola. O, faktycznie, straż pożarna jedzie, pewnie już się rozgrzał. Rozgrzewa się przy Dojtoju. Tak. Bieg poświęcony pamięci żołnierzy wyklętym. Czyli taki bieg symboliczny. Tutaj jesteśmy, bieg symboliczny właśnie, żeby uczcić pamięć żołnierzy. No i cóż, i dobra. A czy zimowa aura cię nie przeraża? Nie, absolutnie. Zaczęłam biegać, kiedy było minus 4, więc jest no rozumiem. A na jaki, jak to się mówi, biegniesz dystans? Na ten jedno okrążenie, czy trzy okrążenie? Trzy razy. Tak jest. No rozumiem. To ci życzę powodzenia. No i nie daj się zimie. Hej. Witam cię, Heniu. Słyszałem, że 3 tygodnie nie biegałeś i już ci tęskno. Bardzo mi tęskno. Tak? Aha. Przez chwilę był wywiad dla telewizji udzielony. Cieszysz się z tego powodu? Cieszę się, jak tak? To się mówi, to, bo to jest akurat, jak to się mówi, że okazja było się powiedzieć w tej kwestii. Rozumiem. Proszę, powiedz mi, który raz bierzesz udział w tym biegu dzisiejszym? Trzeci. I nie przekaża ci zimowa aura? Nie przeszkadza. Aha, no to dobrze, to dobrze. A co dalej, jaki kolejny bieg w karierze? No to już trudno powiedzieć, oczywiście półmaraton Warszawa. Półmaraton w Warszawie. No to powodzenia ci życzę i mam nadzieję, że będzie dobrze. Hej. Witam was bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. Hejka. Jak tam bieganie? A tu widzicie, jest mega zima. Nie boicie się, że zmarzniecie? Ja już zmarzłam. Ja się nie boję. Tak? Ja się nie boję. No, ale lepiej się chyba biega latem niż zimą, nie? Oczywiście. Ale trzeba jesienią albo wiosną, bo tak w lecie to nie bardzo. Nie bardzo. Ja uwielbiam latem. Krótkie spodenki. No tak, bo dzisiaj to wiadomo, trzeba się ciepło ubrać. A co sprawiło to, że postanowiło dzisiaj wziąć udział w biegu? Po raz pierwszy, tak? Znaczy po raz pierwszy w Tropem Wilczym. W Tropem Wilczym, a takim zorganizowanym, takim tego typu? Oj, to już któryś z kolei. Tak, więc... a ty? O, chyba 14 bieg w ogóle. 14 bieg, no a co w ogóle sprawiło, że się zdecydowaliście na to dzisiaj? Jak już się pobiegnie raz, to już później się chce coraz więcej. Ta adrenalina. Adrenalina uzależnie, tak? Tak. Żeby uczcić żołnierzy wyklętych. Również tak, no. No to powodzenia wam dzisiaj życzę. Dzięki. I sukcesów, hej. No cześć. Cześć. Macie, widzę bardzo fajne takie koszulki. Z dzisiejszego biegu, tak? Z pakietu startowego. Tak. Sami wybraliście koszulki, czy takie wam przypadły? Nie, przypadły takie. Takie przypadły. No, a co zadecydowało, że jednak dzisiaj postanowiliście wziąć udział w tego typu biegu? No jeśli chodzi o mnie, no to ja tutaj biegnę czysto symbolicznie, żeby uczcić pamięć żołnierzy. Tak, bieganie. No bo jest mi to bliskie, po prostu utożsamiam się z wartościami, które ci ludzie wyznawali i też korzystałem z okazji, że jestem tutaj, bo normalnie, mimo że jestem z Lublina, to studiuję w Warszawie, to przyjechałem tutaj właśnie, żeby w swoim rodzinnym mieście móc powiedzieć. Dobra inicjatywa, ty również. Ja z kolei również chciałbym powiedzieć symbolicznie i dodatkowo, bieg, tak? Jako że jestem harcerzem, tak? Jest to jedno z moich zadań. Aha, czyli można powiedzieć, że robisz przyjemnym spożytecznym, tak? Tak jest. No to życzę wam sukcesu dzisiaj, to się mówi, i powodzenia w dzisiejszym biegu, hej. Witam was bardzo serdecznie. Powiedzcie mi, co was tu sprowadza? No, chcieliśmy pobiegać, chcieliśmy upamiętnić tutaj żołnierzy wyklętych. A na jaki dystans biegacie? 6 km. Na te 3 pewne, tak. A ty? Na jaki? Namawiałem ją, na dwójkę, ale się zdołała. A dlaczego? Zawsze dwójka to... Zimno, trochę zimno, tak, no ale... Jestem bardzo początkująca, więc... Aha, rozumiem. Ja nawet przyjechałem na ten bieg z bardzo daleka, z województwa świętokrzyskiego, z okolic Nowej Subi. No. Przymierzyłem 130 km, żeby to jechać. Ale takie biegi są w całej Polsce, dlaczego akurat Lublin? Bo jestem jego szwagrem. A, szwagier, tak? A to jest moja siostra. Czyli szwagier Golaska. Tak jak się mówi, no. Dobra. Biegać razem. Aha. No to fajnie. No to życzę wam sukcesu dzisiaj. I nie dajcie się, nie dajcie zimie. No i powodzenia, hej. No cześć. Cześć. Co ci dzisiaj sprowadza do
Ogrodu Saskiego w Lublinie. Sprowadza mnie bieg, zapewne Wielczu na 2 km. Tak. I rywalizacja. Rywalizacja. I to będzie taki bieg symboliczny, tak, prawda? Tego typu. Dystans jest symboliczny. Tak. Dystans to 1963 metry. Czyli ten krótszy wybrałeś, tak? Tak, to jest ten krótszy. Mhm. Dłuższa trasa to jest około 6 km. Tak. 5889 metrów. Rozumiem. A co spowodowało to, że no, postanowiłeś wziąć dzisiaj udział, a nie na przykład sobie, nie wiem, leżeć w domku w cieplutko? No, oczywiście chęć sprawdzenia się. Cieplutkie miejsce, chęć sprawdzenia się, podjęcia, tak? Rywalizacji. Tak. I też wysiłku. Mhm, rozumiem. To jest rzadkość i warto go podejmować. A jak dzisiejszą organizację oceniasz tego bardzo biegu? Dobrze. Bardzo dobrze. Przed chwilą sobie przebiegam całą trasę. Na tak. Pierwszy raz, próbnie. Jest dobrze przygotowana, jest oznaczona i jest wszystko dobrze widoczne. No to fajnie, to powodzenia życzę. Hej. Dzięki, cześć. Rękawiczkę, co i w rękawiczce będziesz jeść? No cześć, witam cię bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. Dzisiaj biegasz bieg etrowym wilczym? Tak. Rozumiem, a który raz biegniesz tego typu? Pierwszy raz właśnie. Pierwszy raz w ogóle jakikolwiek bieg zorganizowany, czy pierwszy raz etrowym wilczym? Zorganizowany, no i tak. Rozumiem, a co cię skłoniło, żeby akurat wziąć udział w tego typu biegu dzisiaj? W sumie miałam takie małe postanowienie noworoczne, żeby wziąć udział w biegu właśnie zorganizowanym i to też miała być dla mnie taka motywacja, żeby trochę więcej się ruszać. No regularnie. Bo ten dzisiejszy bieg taki symboliczny to w sam raz byłby taki dobrze. Korzystny dla ciebie. A na jaki dystans dzisiaj biegasz? Ten dłuższy, 3 razy. Ten dłuższy, czyli ten coś koło 6 km, 3 okrążenia, tak? No to ci życzę, jak to się mówi, sukcesu, no nie? I uważaj, żeby się nie poślizgnąć, bo dzisiaj wiadomo, taka zimowa aura, to różnie może być, prawda? No tak. No, to powodzenia, hej. Witaj Piotr. Cześć. Dzisiaj a propos tego biegu symbolicznego, wziąłeś udział w tym biegu symbolicznym czy nie? Nie, niestety. Nie brałem dzisiaj? Nie brałem, jestem na antybiotyku, także jeszcze mam 4 dni, wiesz. Aha. 4 dni jeszcze muszę odpoczywać. A gdzie ten antybiotyk bierzesz, w pubę czy nie? Nie, nie. Nie, nie zastrzyki, nie myślałem, już się bałem. Doustnie. Jest taka organizacja, co w twojej organizacji, w której należysz, Lubelskiej Grupy Triathlonu, tak nie wiem, jakiś wspomaga, kupuje wam samochody, powiedziałem samochód firmowy, daje wam jakieś ciuchy, czy opłaca bądź, nie wiem, wam pakiety startowe, jak to jest? Nie słyszałem. Nie słyszałeś? Nie słyszałem. Co to za plotki są? Ale są. No to, no to w związku z tym ta organizacja w czym wam pomaga, skoro tam, prawda... Wiesz co, nie wiem. Nie wiesz? W ogóle mnie zaskoczyłeś. Naprawdę, nie wiesz? Nie, musiałbym gdzieś to... Wyczytać. Sięgnąć do źródła i sprawdzić. Aha, rozumiem. Czyli nie macie układów i koszaktów? Nie mamy. A. Nie mamy. Jesteśmy czyści, nic nie bierzemy. Czyści jak ta koszulka. Biegamy bez żadnych dopingów, biegamy, wiesz, dla siebie, dla sportu, dla fanów. Rozumiem. A czemu dzisiaj nie wziąłeś udziału? Bo oprócz tego, że chorujesz, nie miałeś pieniążków. Wiesz co? Nie, pakiet mam opłacony, nie tak? Ten, także wiesz. Aha, rozumiem. Kwestia funduszy to nie jest akurat ten wiesz. A jak ci się podobała organizacja dzisiejszego tutaj, no, bardzo tego fajnie. Biegu? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie mówisz? Bardzo fajnie. Fundacja Rozwoju Sportu według mnie fajnie to robi, także ja tam jestem zadowolony z tego. A kiedy cię zobaczymy na trasie? Wiesz co, no na trasie zobaczymy mnie za tydzień. Tak? Tak. Gdzie? Nasza pani dyrektor biegu będzie Barbara Pudu, zapraszamy. Start i meta będzie na stadionie, tak. Ten biegamy Lublin, tak? 5 mil. Biegaj Lublin, 5 Lublin. Mil. Zapraszamy serdecznie. No to fajnie. To do zobaczenia. Pa. Hej. Jak dobrze nam upalnym latem pacyfikować ruską wieś i stać pod płotem z automatem i reakcyjną śpiewać pieśń. Nie boim się ruskich, nie boim się nic, nie boim się sierpa ani młota. Za Kijów, za Katyń, za Wilno, za Lwów zapłaci sowiecka kołota. Za Kijów, za Katyń, za Wilno, za Lwów zapłaci sowiecka kołota. Jak dobrze nam późno jesienią trupami zdobić rzędy drzew, a wcześnie chudy się czerwienią i czuć na butach grażą krew. Nie boim się ludzkich, nie boim się nic, nie boim się sierpa ani młota. Za Kijów, za Katy, za Wilno, za Lwów zapłaci sowiecka kłota. Za Kijów, za Katy, za Wilno, za Lwów zapłaci sowiecka kołota. Jak dobrze nam pożycia trudzie lub eleganta wziąć do ust, położyć kres cholernej ludzie na oliwionych
ściągnąć spór. Pomylił się Stalin, pomylił się Kat i jego sowiecka kołota. Za Kijów, za Katyń, za Wilno, za Lwów odpłaci jakowska piechota. Za Kijów, za Katyń, za Wilno, za Lwów odpłaci jakowska piechota.